Witam serdecznie po wakacjach w naszym magazynie Lech Pilarski. Dzisiaj o Powstaniu Sejneńskim. To wydarzenie miało miejsce w sierpniu 1919 roku. Mało opisywane i omawiane. Przyczyniło się jednak do tego, że Sejny zostały przy Polsce, a nie zostały przyłączone do Litwy. O tym zbrojnym starciu rozmawiam z naszym gościem, profesorem Krzysztofem Buchowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Może spróbujmy najpierw zarysować tło historyczne, czasowe, które doprowadziło do tego, że trzeba było ową insurekcję sejneńską zniecić. Trzeba zatem wspomnieć o końcu I wojny światowej. Od 1915 roku to Niemcy okupowali ziemię dzisiejszej Suwalszczyzny. Przy czym od razu trzeba przypomnieć, że Suwalszczyzna jest pojęciem trochę bardziej pojemnym. Ta północ, dzisiaj już za litewską granicą, większość dawnej guberni suwalskiej i południe Suwalszczyzny, więc powiaty suwalski, augustowski, sejneński. Stąd na użytek audycji, na użytek naszego spotkania chciałbym, mówiąc Suwalszczyzna, no, mieć na myśli tę południową część regionu. Więc wracając do tego wątku pierwotnego, Niemcy okupowali ten region od 1915 roku. Od 1916 zaczęli myśleć o powołaniu jakichś takich quasi niepodległych tworów typu Królestwo Polskie i wreszcie od 1917 roku także Litwa. I na Litwie władza lokalna została przydzielona Litwinom. Z prostej przyczyny. Litwini przeważali na ziemiach litewskich, to po pierwsze. A po drugie, istniało już Królestwo Polskie. To quasi niepodległe Królestwo Polskie. Stąd z niemieckiego punktu widzenia oddanie władzy na Litwie w ręce polskie, polskich elit, było niepolityczne. Stąd... Z punktu widzenia ich interesów. Przyszłej rozgrywki, jeśli chodzi o układy narodowościowe, polityczne na tych terenach. Naturalnie. Następnie przyszedł rok 1918. Najpierw wygrana niemiecka, wygrana nad Rosją, a wreszcie porażka na froncie zachodnim. I jasne stało się jesienią 1918 roku, że Niemcy będą musieli prędzej czy później się wycofać, także z Suwalszczyzny. No, pytanie było tylko kiedy, no i na jakich warunkach to uczynią. W interesie niemieckim leżało przedłużanie tej obecności z różnych powodów. To jest kwestia zaangażowania niemieckiego nad Bałtykiem, na Łotwie, na ziemiach litewskich także. To osobny temat, nie chciałbym tego poruszać. Z drugiej strony pamiętajmy, że Suwalszczyzna była, nazwijmy to, przytulona do Prus Wschodnich. Większość ewakuacji niemieckich wojsk z ziem ukraińskich, białoruskich, litewskich, łotewskich, także czy estońskich, odbywała się jakby na Prusy Wschodnie. W związku z tym Suwalszczyzna była taką ostatnią gardą niemiecką. To sprawiło, że na Suwalszczyźnie Niemcy przebywali aż do sierpnia 1919 roku. Nawet Białystok wcześniej był już wyzwolony, nazwijmy to, z rąk niemieckich. Nie mówię już o innych regionach kraju. Natomiast wracając do wątku litewskiego. Pod Austriacami niemieckimi, jak już wspomniałem, kształtowało się litewskie państwo, polskie także, wcześniej troszeczkę. Natomiast no, niejasne było, jak będzie wyglądała granica między tymi państwami, czy w ogóle ta niepodległość się ostoi. Z polskiego punktu widzenia sceptycznie patrzono na niepodległość Litwy. Uznawano, że to jest twór stworzony przez Niemców. Tymczasowy zupełnie, stworzony przez Niemców. Chciałby się rzec, nie było siły politycznej w Polsce, która zakładała, że ta niepodległość się ostoi. W związku z tym na przełomie 1918 roku, w pierwszych miesiącach jeszcze 1919 roku nie pytano, czy, ale jak i kiedy Litwa będzie połączona, na jakich warunkach będzie połączona z Polską. Z kolei Litwini tę swoją niepodległość budowali w oparciu o Niemców nie z powodu jakby szczególnego uczucia do niemieckiej strony, tylko z tego powodu, że obawiali się Polaków. Nie chcieli
w Unii nie chcieli odnowienia jakiegokolwiek związku z Polską, z polskością. Józef Piłsudski, dla Polaków postać najważniejsza bodaj w dziele budowy niepodległości, przez Litwinów był traktowany jako zdrajca, renegat i człowiek, który zmierzał, czy postać polityk, który zmierzał do pochwycenia Litwy. To wszystko sprawiło, że w pierwszych miesiącach 1919 roku na Suwalszczyźnie nie było rozgraniczenia w zasadzie polsko-litewskiego. Nadal władzę sprawowali Niemcy. To oni tutaj dzielili i rządzili. Oni przydzielali możliwość tworzenia organizacji samorządowych, zarówno litewskich, jak i polskich. Zdecydowanej większości popierali Litwinów. I tak, i nie. Niemcy popierali tych akurat... którzy na danym terenie przeważali? Też nie zupełnie. Niemcy grali we własną grę, własnymi, znaczonymi kartami, chciałoby się rzec, i popierali tych, których akurat w tym momencie chcieli poprzeć. Przykłady. Pozwolili na stworzenie polskich struktur administracyjnych, pozwolili także na stworzenie struktur litewskich. Pozwolili na przeprowadzenie wyborów do Polskiego Sejmu Ustawodawczego w lutym 1919 roku, ale pozwolili także na uchwycenie władzy przez Litwinów, wprowadzenie do Suwałk nawet wojsk litewskich. Niemcy grali we własną grę. Przede wszystkim popierając raz jednych, raz drugich, przy czym z niemieckiego punktu widzenia bardziej opłacało im się stawiać na litewską kartę. Litwini byli słabszym tworem, w sensie państwowym. Ale już byli tworem państwowym, tak, bowiem tak. W lutym 1918 roku ogłosili swoją niepodległość. My dopiero w listopadzie 1918 roku, a zatem już mieli swoje struktury państwowe, mieli swoją armię. Nie do końca może, ale mimo wszystko już jakieś dowództwo mieli centralnie, planowali i panowali nad pewnymi sytuacjami i organizacjami. Prawda, przy czym ta niepodległość litewska ogłoszona w lutym 18 roku, to bardziej w kategoriach legendy należałoby o niej mówić. Ta realna niepodległość zaczęła się wraz z wycofaniem się Niemców tak naprawdę. I ja tutaj celowo staram się taką paralelę pociągnąć z tą polską niepodległością, z Królestwem Polskim tworzonym od listopada 1916 roku. W przypadku Litwy to było bardzo podobnie. To nie była żadna niepodległość. Póki byli Niemcy, to oni rozdawali tutaj wszystkie karty. Wszystko musiał zatwierdzić gubernator. Po prostu. Niemieckie władze wojskowe, na dobrą sprawę, to też jest osobna historia. One się zmieniały, napływały Freikorpsy tak zwane. Na Suwalszczyznę te oddziały niemieckie zmieniały się dosyć często tutaj. Natomiast faktem jest, że Niemcy w pewnym momencie bardziej na tę litewską kartę postawili. Z tego powodu, iż wydawało im się, że Litwinów będą mogli, tak zresztą chyba było, bardziej kontrolować, bardziej manipulować. To szczególnie po powstaniu wielkopolskim, po wybuchu powstania wielkopolskiego, kiedy Polacy stali się tacy mniej sterowalni z punktu widzenia niemieckiego, stąd to postawienie na litewską kartę. I wreszcie w tych polsko-litewskich różnych sporach zaczęto dyskutować o Suwalszczyźnie także na arenie międzynarodowej. Trwała, przypomnijmy, konferencja pokojowa w paryska konferencja, później traktat wersalski podpisany w Wersalu. I zarówno Litwini, jak i Polacy wysłali do Paryża swoją reprezentację. Polska była bez porównania ważniejsza, bo miała oficjalny status, Litwini nie. Natomiast generalnie rzecz ujmując, sukcesem strony litewskiej było zainteresowanie Antanty w ogóle kwestią rozgraniczenia polsko-litewskiego. Litwinom chodziło o to, żeby zaistnieć na arenie międzynarodowej i ustanowienie tego rozgraniczenia było ich zwycięstwem. Czyli doprowadzili do sytuacji takiej, że
w drugiej połowie 1919 roku pojawiło się takie pojęcie jak linia Focha, tak. Czyli de facto uznano jak gdyby w sposób międzynarodowy fakt, że istnieje strona litewska i że interesy ma tam również strona polska. Tak, to było takie... I należy to rozgraniczyć. Mm-hmm. To prawda, to było takie pośrednie troszeczkę uznanie, ale duży sukces litewski. Przy czym powiedzieć trzeba, że wspomniał pan tutaj o linii Focha. Była pierwsza linia, przed linią Focha, jeszcze tak zwana linia Rebula, ja ją tak nazwałem za profesorem Łosowskim, który zaproponował kiedyś taką nazwę. To była linia mniej więcej o miesiąc wcześniej wytyczona i to była linia, która przyznawała Litwinom praktycznie całą Suwalszczyznę, aż od północy idąc po kanał augustowski. No, większość, jak widać, powiatu augustowskiego miała przypaść Polsce, natomiast Suwałki, Sejny... Czyli taką linią graniczną miał być kanał augustowski. Tak. To była linia, która zasadniczo Litwinów satysfakcjonowała. Ona nie satysfakcjonowała strony polskiej. Tutaj rozpoczęły się, rozpoczęły się targi, w wyniku których w Paryżu podjęto drugą decyzję, właśnie firmowaną przez marszałka Focha, de facto to generał Rozwadowski był autorem koncepcji tej linii. Natomiast ta linia Focha, która mniej więcej odpowiada dzisiejszej granicy polsko-litewskiej, została Litwinom ogłoszona. Z polskiej strony oczywiście radość, przynajmniej w Suwałkach. Z litewskiej strony trauma, bo to dla nich była porażka. Ale ta linia Focha zostawiała po polskiej stronie Suwałki, zostawiała Sejny, Warenę, zostawiała po polskiej stronie Wilno i tak dalej, aż do Dyneburga sporo tych terenów zostało przyznanych tworzącej się Polsce. Prawda, przy czym wszyscy badacze podkreślają, że ani Antanta, ani tak naprawdę polska i litewska strona tej linii Focha nie traktowała jako rozwiązania ostatecznego. To ważne, podkreślmy, to miał być rodzaj demarkacji takiej, natomiast aczkolwiek na taki wstęp do rozmów, ustalić tę granicę. Tak, tak. Polska strona nie była zachwycona linią Focha, przede wszystkim z tego powodu, że generalnie, to zwłaszcza środowisko marszałka Piłsudskiego, naczelnego naczelnika państwa, wówczas było zdania, że to ogranicza polskie manewry odnośnie Litwy, bo przypomnijmy, tu tak naprawdę o Litwę chodziło, nie o Suwalszczyznę, nawet nie o Wilno w tym wypadku, ale o podchody do całej Litwy. Panie profesorze, moglibyśmy długo dyskutować o tym tle politycznym, a trzeba by było się skupić na samym powstaniu sejneńskim. No mamy lipiec, została ogłoszona ta linia Focha. Skąd zatem ten atak litewski i zajmowanie tych terenów, co spowodowało, że ludność polska poczuła się zagrożona i doprowadziła do tych działań zbrojnych? Litwini już od czerwca 1919 roku byli jakby wojskowo obecni w Suwałkach. Znakomitą większość tej południowej Suwalszczyzny w swoich rękach dzierżyli. Po ogłoszeniu linii Focha musieli się stąd wycofać. To było dla litewskiej strony nie do przyjęcia. Przede wszystkim z powodu Sejn. Sejny były niezwykle ważnym ośrodkiem odrodzenia narodowego litewskiego. Stąd, nie wdając się już tutaj w szczegóły, z litewskiej strony... Tutaj wspomnieć nazwisko biskupa Antanasa Baranauskasa. Prawda, aczkolwiek biskup już nie żył od dłuższego czasu, jest pewną ikoną rzeczywiście. Ale mit pozostał. No mit na pewno. Tak czy inaczej z litewskiej strony ta decyzja zapadła na najwyższych szczeblach, postanowiono zakwestionować linię Focha w taki sposób, iż Litwini umocnili się na linii Wigier. Tym samym praktycznie cały powiat sejneński, łącznie z tą polską częścią, łącznie z Sejnami, zamierzali zatrzymać wbrew decyzji Antanty. To w oczywistym sposób było przeciw polskości, przeciwko polskim interesom wymierzone. I to było bezpośrednim, nazwijmy to, pretekstem wybuchu walk. No, po polskiej stronie istniało Dowództwo Obrony Kresów, które w końcu sierpnia, podjąwszy odpowiednie rozkazy, doprowadziło do starcia, do wybuchu powstania 23 sierpnia. Pierwsze sukcesy
zajęcie Sejn, wyparcie stamtąd garnizonu, nielicznego zresztą, to było około 40 żołnierzy raptem, ale posiadających karabin maszynowy, co było wówczas istotnym bardzo atutem. Zajęcie także linii Wigier, oczyszczenie, nazwijmy to, tej zachodniej części powiatu sienińskiego z sił litewskich, ale warto też podkreślić, że powstanie wybuchło też po wschodniej stronie linii Fosza, dlatego że strona polska też kwestionowała tę linię, zmierzając do realizacji szerszych planów. Tych planów, których celem dalej gdzieś tam idącym była destabilizacja władzy na Litwie, było obalenie litewskiego rządu, ponieważ przypomnijmy, że akcja w Sejnach była skoordynowana z akcją w Kownie. Niemalże co do dnia, oceniając tę całą sytuację, trzeba tylko powiedzieć, że no, brakowało chyba środków, sił, brakowało struktur. Tego celu nie osiągnięto. Stąd tylko ten lokalny sukces, nazwijmy to, w postaci zajęcia Sejn. Mówi pan o wydarzeniach w Kownie, tak, czyli próbie obalenia ówczesnego premiera Mikoły Sledziewiciusza, który notabene wizytował również Sejny, i to było takim asumptem, że te apetyty litewskie są poważne, i w związku z tym ludność polska nie może stać biernie, musi doprowadzić do działań zbrojnych, które spowodują przyłączenie tych terenów do Polski. Prawda, aczkolwiek pamiętać trzeba, że w Sejneńszczyzna to teren, na którym Polacy sąsiadują z Litwinami. To nie do końca tak wyglądało, że jedni tu rację mieli, inni nie. Ponieważ Sejn bronili też litewscy mieszkańcy Sejn i Sejneńszczyzny. Działało w Sejnach litewskie gimnazjum męskie, później gimnazjum żeńskie. Załoga sejneńska składała się z miejscowych, nazwijmy. Stąd ja bym powiedział, rodzaj wojny domowej raczej tutaj miał miejsce i nie ryzykowałbym tezy, że racja była wyłącznie po jednej stronie. Natomiast sytuacja była taka, nie inna, wypadki potoczyły się tak, a inaczej. Polacy Sejny zajęli, Litwini podjęli dwie próby odbicia Sejn. Po tych kilku dniach walk, w 28 sierpnia miał miejsce ostatni szturm, otwarty tym razem już przez regularne oddziały polskie, które tutaj w międzyczasie zdążyły dotrzeć. W ostatecznym rezultacie jednak to nie tak, że to już miał być koniec. Litwini przygotowali się do kolejnego szturmu, ale ostatecznie zapobiegł mu brytyjski przedstawiciel, reprezentant, pokładnik Richard Ward, który reprezentował interesy brytyjskie nad Bałtykiem, najogólniej rzecz ujmując. Litwini zwrócili się do Brytyjczyków o interwencję. Brytyjczycy zażądali zaprzestania działań zbrojnych. Litwini z ciężkim sercem zdecydowali się na rozejm, na negocjacje. W początkach września doszło do umowy w Czerwonce. Już po tej polskiej stronie linii Fosza. Umowy, która zakładała wycofanie się litewskich formacji za linię Fosza, obsadzenie jej ostatecznie przez stronę polską. Natomiast politycznie kalkulując to w tym momencie, w końcówce 1919 roku, ani polska strona, ani strona litewska nie zakładały, że to już jest koniec. Że to ostateczna granica. To nie tak miało być. Rzecz miała zostać rozstrzygnięta w przyszłości. No to 20 rok i wydarzenia późniejszego okresu pokazały, że sprawa akurat wyglądała zupełnie inaczej. I ta linia graniczna, która ustalona została w późniejszych działaniach, przetrwała aż do 1939 roku. Panie profesorze, walki w powstaniu sejneńskim to mniej więcej 5 dni.
jakie były siły zaangażowane po jednej i po drugiej stronie. I cały czas mnie nurtuje pytanie, dlaczego tak późno nastąpiła interwencja żołnierzy 41. Pułku, Suwalskiego Pułku, bo przecież od Suwałk do Sejn jest niedaleko i pewnie działa było słychać w Suwałkach. To zacznę rzeczywiście od tej drugiej kwestii, bo to jest sprawa chyba najbardziej kontrowersyjna, najbardziej bolesna, najbardziej paląca. Powstańcy zakładali, że to wsparcie dotrze najszybciej jak się da. Właściwie wyczekiwali wsparcia już w momencie, kiedy te... Czyli powstanie, wybuch powstania miał być pretekstem do interwencji po prostu żołnierzy regularnych. Tak, już. Kiedy tylko Niemcy wyszli z Suwałk, do Suwałk wkroczyły polskie oddziały i jedna kompania została wysłana do Sejn, ale jak okazało się, posuwała się bardzo wolno. Z różnych powodów, tu w literaturze spekuluje się na ten temat, że w Suwałkach troszeczkę dłużej uroczystości powitalne się przeciągnęły, że w grę wchodził tam alkohol, że w gruncie rzeczy żołnierze nie śpieszyli się z różnych innych powodów. W każdym razie utknęli po drodze. W pewnym momencie dotarł do kapitana Juszczaskiego, który prowadził tę kompanię, rozkaz generała Falewicza o wstrzymaniu w marszu, prawdopodobnie spowodowany pogłoskami o tym, że siły litewskie tutaj stawią poważniejszy opór w pewnym momencie. Ta sprawa jest dosyć niejasna, powiedzmy sobie szczerze, i to wszystko sprawiło, że oddziały spóźniły się, znacząco spóźniły się polskie. No, owocem był tragiczny dzień 25 sierpnia, kiedy to po tym pierwszym szturmie litewskim Sejny zostały na kilka godzin odbite i owocem była spora liczba ofiar z polskiej strony powstańców, którzy zginęli w walce. Zostali rozstrzelani. Zakłuci nawet magnetami, jak chce lokalna legenda, częściowo tylko potwierdzona w źródłach na podwórcu kościoła, który został zamknięty, nie wpuszczono powstańców do niego, nie udzielono azylu, zginęli. W każdym razie to był najtragiczniejszy epizod chyba w tym, że powstaniu. Wojsko ostatecznie dotarło i ten ostatni szturm litewski został otwarty przez regularne oddziały już, ale sprawa była rzeczywiście dosyć głośna. No i jeszcze ta sprawa, której pan zaczął, czyli ten stosunek sił. On nie był wyrównany, bo z jednej strony do powstania po polskiej stronie przystępowało tak od 350 do 450 uczestników. Szacunki są bardzo, bardzo różne. Nawet nie jesteśmy... słyszałem o liczbie 1000. Oj nie. To daleko przesadzone. To po stronie litewskiej? Po stronie litewskiej ta obsada była zaskakująco niewielka. W samych Sejnach, jak już wspomniałem, około 40-osobowa załoga, wojsko regularne, to prawda, świeżutko sformowane. To nie były oddziały frontowe, nazwijmy to. Natomiast w powiecie sejneńskim całego powiatu bronić miało około 150 żołnierzy litewskich, przy czym podkreślam, całego powiatu, czyli tego powiatu od Wigier po Niemen. To nie jest do końca tak, że te siły litewskie były ogromne. Większość z nich została skoncentrowana na linii Wigier właśnie. I co ciekawe, większość dostała się do niewoli wówczas z powodu zdrady litewskiego oficera polskiego pochodzenia. Walkę podejmowano, to prawda, ale ona była bardzo ograniczona. Stąd w pierwszych godzinach powstania w Sejnach była ponad setka jeńców litewskich. No, późniejsze siły, te zaangażowane, zwłaszcza wojskowe, po polskiej stronie były już znaczące. Bardziej kilkuset żołnierzy. Ofiary, bo też są tutaj rozbieżności. Tak, to prawda. W literaturze dominowało przeświadczenie, że litewskie straty były większe. Otóż nie. W źródłach nie znajduje potwierdzenia takie twierdzenie. Po polskiej stronie w bezpośrednich tych starciach w sierpniu, na początku września, to było około 40 kilku ofiar. Całe powstanie, czyli te starcia także za linią Fosza, przynoszą straty rzędu około 70 ofiar. Litewskie straty były mniejsze,
sporo mniejsze. Przede wszystkim z tego powodu, że to polska strona głównie atakowała. Atakujący z reguły odnoszą mniejsze straty. Atakujący. Tak, naturalnie większe. Straty litewskie były mniejsze. Aż dosyć szczegółowo to gdzieś tam w tej swojej pracy wyliczyłem. Natomiast... Bo już musimy postawić kropkę, panie profesorze. Naturalnie. Powstanie zakończyło się przyłączeniem jednak Sejn do Polski. W związku z tym można powiedzieć, że zakończyło się sukcesem. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany właśnie przebiegiem owego powstania, całym tłem historycznym, to odsyłam do książki Lato insurgentów. Pierwsze powstanie śląskie i właśnie powstanie sejneńskie, 1919 rok. Autorami tej książki są Lech Krzyżanowski i Krzysztof Buchowski. Nasz dzisiejszy gość to najpoważniejsze opracowanie dotyczące powstania sejneńskiego i odsyłam państwa do tejże literatury. A dzisiaj dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.